nie jest filozoficzna. Nie. Na pewno nie. Weź Tim. W sensie może i tak. Dobra, piosenka o sierpie. Więc już klient nasz pan. Nie znam. Możesz, proszę bardzo, mikrofon jest. To nie ja. Czech zwykle się w Pradze zabawił, lecz Karel miał inny świat marzeń. I gdy tylko mógł do Wrocławia, przyjeżdżał posiedzieć przy barze. Gdy synek go pytał, dlaczego, to on odpowiadał, wiesz synku, bo nie pił Czech płynu lepszego niż ten we Wrocławiu na rynku. Dojeżdżał zmęczony podróżą i senny niestety jak biedak, i ślipiał całe się mrużą, i nie spać choć chce to senny lek, więc drzemie zmęczony nad kuflem, choć to co spożywa jest wiszlem. I w ramię trącają go kumple, pytając, ty spisz Karel, spisz? Przy kuflu Czech śpi, to nie żarty, więc zaraz pożegli sąsiedzi. Nie budźcie go, niech śpi snem twardym, jak stopcyn ołowiu i miedzi. Zanucił ktoś głosem cichutkim, lecz zaraz butelki i szklanki i wszystkie dokoła ogródki włączyły się do kołysania. Proszę bardzo, ogródki śpiewają. Dlaczego ty jeszcze nie śpisz? 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 Najpiękniejsze są.